Chciałbym się was jeszcze spytać o Karabatycia. Panie Marku, grałem na środku tak samo właśnie jak ten zawodnik. I pytanie, czy jeżeli jego się wyłączy z gry, to od razu Francja traci 30, 40, 50, więcej procent? Wiadomo, że też tylko nie na nim wolno się skupiać. No, na 50 czy 40%, ale dużo traci się, bo to jest, mówi się w piłce ręcznej, że na środku gra dyrygent, szeryf, jakby go nie nazwać. I bardzo dużo przeszkadza. Widać, że cały zespół jest podporządkowany. To, co Karabatic powie, jego się słuchają. To dawna była zawsze taktyka. Dlatego ja też powiedziałem już parę razy, że ta obrona nasza powinna powodować to, że od czasu do czasu podskoczyć do Karabatica, przeszkodzić mu w realizowaniu taktyki. Cały zespół później musi się troszeczkę przygotować, otrząść się, co innego, bo tutaj zapowiadana jest jakaś zagrywka, a nam nie wychodzi to. To jest bardzo ważny i on gra, jak ja to mówię, z głową. To jest zawodnik, który widać, to jest u nas mankament w piłce ręcznej naszej już od lat, że my nie mamy tego szeryfa na środku rozegrania. My mamy wszystko ładnie poukładane, ale brakuje nam środek rozegrania. To będzie trochę taka konwencja westernowa, skoro mają Francuzi takiego znakomitego szeryfa na równo udoptanej ziemi w samo południe. No właściwie nie w samo południe, ale wieczorem trzeba będzie stanąć i z tym szeryfem trochę się postrzelać. Czy no można byłoby spróbować go wyłączyć, to prawda, aczkolwiek nie wiem, czy nie miałby pomysłu na przykład zbiec na drugie koło i zagrać wtedy na dwa koła. To mogłoby być też jakieś rozwiązanie, a też niestety zauważyłam, że mamy troszeczkę problem z kryciem koła, jeśli chodzi o obronę, bo moglibyśmy na tym popracować. No zobaczymy, jak to na się rozegrają.